Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witam Was w 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolejne nasze krótkie spotkanie z bogatymi słowami, które płyną od samego Boga i zawsze mają bardzo bogatą, bardzo głęboką treść. Na pierwszy rzut oka dzisiejsze Słowo Boże, podobnie jak w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę, mówi nam o bogactwie. O tym, że trzeba uważać, żeby bogactwo naszego serca nie przezwyciężało, żebyśmy nie dali się pochłonąć bogactwu i nie skupili naszej uwagi na nim. Ale kiedy skupimy się na dzisiejszym słowie, zobaczymy coś innego. Tutaj przypomina mi się taka opowieść mówiona przez Żydów. Otóż był sobie pewien człowiek, który miał sklepik i poszedł do rabbiego poradzić się, co ma zrobić w takiej sytuacji, kiedy obok jego sklepu budują supermarket. Rabbi zadumał się, pomyślał, spojrzał na tego człowieka i powiedział: każdego ranka, kiedy będziesz szedł do swojego małego sklepiku, stań na wprost budującego się supermarketu i pobłogosław go. Owy człowiek bardzo się zdziwił, ale wierzył w mądrość rabbiego i odszedł z tym słowem. I zaczął tak robić. Każdego dnia rano, idąc do swojego sklepu, błogosławił supermarket. Po kilku miesiącach, z wielką radością, ale też zafrasowaniem, wrócił do rabbiego i krzyczy: rabbi, rabbi. On odpowiedział: co się stało? Rabbi, błogosławiłem ten sklep, ten supermarket, tak jak mi radziłeś. I co? Niestety, mój mały sklepik splajtował, ale zostałem dyrektorem tego supermarketu. Kochani, to taka prosta historia, która pokazuje nam, że zostaliśmy przez Boga osadzeni w danej rzeczywistości. Jest tam dużo radości, ale jest też wiele krzyża, wiele bólu, wiele cierpienia. Codziennie spotykamy osoby, które mogą nas zranić, które bardzo różnie będą reagowały na nas. Może z wrogością, może z agresją, ale my mamy błogosławić. Mamy być tymi, jak mówi dzisiaj święty Paweł w liście do Tymoteusza, którzy żyją sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, wytrwałością, łagodnością. Zobaczcie, że w Ewangelii, kochani, właśnie Łazarz, a więc biedak, o tym imieniu został postawiony obok bogacza. Jeden i drugi mieli siebie zadanych. Gdyby odkryli tą zależność, to, że potrzebują siebie, Łazarz potrzebuje pomocy od bogacza, a bogacz by się nad nim pochylił. Bogaty uczyniłby gest miłosierdzia wobec tego biednego. Oni razem dojrzewaliby w człowieczeństwie. A tak to jeden i drugi pozostają sobie nieznani. I historia jednego i drugiego dzieje się niejako obok siebie, ale niezależnie od siebie. Może niech to dzisiejsze spotkanie z Bożym Słowem, z bogatym Słowem, będzie dla mnie i dla Ciebie, kochane bracie, kochana siostro, zaproszeniem, aby zobaczyć, czy wokół nas nie ma takich Łazarzów, nie ma takich bogaczy, którzy potrzebują nas, potrzebują naszej miłości, naszego dobrego spojrzenia, nie narzekania, nie marudzenia, dlaczego jestem pośród tych ludzi, dlaczego zostałem postawiony w takiej, a nie innej rzeczywistości, miejscu, rodzinie, sąsiedztwie, szkole, pracy. Ale naucz się te miejsca, te osoby błogosławić, zawierzać je Bogu, odkrywać, że te osoby, chociaż trudne, te sytuacje, chociaż bardzo wymagające Twojego skupienia, Twojego zamyślenia, Twojej dobroci, mogą stać się piękną przyczyną, żeby odkrywać tam Boga. Staną się Twoją drogą do odkrywania Bożego miłosierdzia. Kochani, życzę Wam więc owocnego spotkania ze Słowem Bożym i dobrego, błogosławionego dnia niedzielnego.